Znaleźć prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie dwóch orłów w rzucie trzema monetami. No dobrze, bierzemy się do roboty. Zrobimy to taką metodą, że wypiszemy wszystkie możliwe wyniki. Czyli wypiszemy wszystkie elementy zbioru zdarzeń elementarnych dla tego problemu. Czyli możliwe wyniki to są takie: może być orzeł, 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 może być orzeł, orzeł, reszka, potem może być orzeł, reszka, orzeł, orzeł, reszka, reszka. Dalej może być reszka, Orzeł, orzeł, reszka, orzeł, reszka, 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 orzeł, reszka, reszka, reszka. Trzy reszki. No i to są wszystkie możliwe wyniki, jak się łatwo przekonać. Nic innego nam się już nie uda wymyślić różnego od tych, które tutaj już wypisałem. No i jest ich dokładnie osiem. Czyli nasza przestrzeń zdarzeń elementarnych składa się z ośmiu elementów. Ośmiu jednakowo prawdopodobnych zdarzeń. Teraz, jak chcemy obliczyć prawdopodobieństwo. Zdarzenia polegającego na tym, że wypadną dokładnie dokładnie dwa orły. Dlaczego podkreślam to słowo dokładnie? Bo chodzi o to, że mają być dokładnie dwa orły, ni mniej, ni więcej. Czyli na przykład nie trzy orły takie zdarzenie wykluczamy. Liczymy tylko te, kiedy wypadną dokładnie dwa orły. No to wszystkich zdarzeń wiemy, że jest 8, no więc nasze prawdopodobieństwo będzie stosunkiem dwóch liczb, gdzie w mianowniku mamy liczbę wszystkich możliwych zdarzeń, czyli 8 to jest liczba wszystkich możliwości, wszystkich możliwych zdarzeń, wszystkich jednakowo prawdopodobnych możliwości. A co będziemy mieli w liczniku? W liczniku musimy mieć liczbę zdarzeń, które sprzyjają temu warunkowi, który tutaj mamy napisany. Czyli tylko te wyniki, gdzie są dokładnie dwa orły. No to policzmy je. Tutaj mamy taki wynik. Tutaj mamy taki wynik. No i tutaj mamy taki wynik. Czyli są dokładnie trzy takie wyniki, gdzie, wypada, gdzie wypadają dwa orły. A więc prawdopodobieństwo wyrzucenia dokładnie dwóch orłów w trzech rzutach monetą jest równe. Trzy ósme.